To dziś temat, który pojawił się nieraz w mojej rozmowie z osobami, które mówią o modlitwie. Nie jakoś bardzo, bardzo często, ale nieraz. Mamy Boga w trzech osobach: Ojca, Jezusa i Ducha Świętego, a wiele osób ma taką ulubioną modlitwę przez Ojca, przez Jezusa, przez Ducha Świętego. I iluś osobom przychodzi do głowy, ale może to tak głupio, że ja tak tylko się modlę, modlę do Boga Ojca. To może Jezus czy Tu Święty są jakoś tak rozczarowani, albo im, im smutno, bo ich, bo ich zaniedbuje. Jest taka tendencja w głowie niektórych, żeby tak to jednak było porówno, żeby było tak sprawiedliwie, bo być może no to nie jest wypowiedziane, ale to tak celowo przerysowuje, bo być może jedna z trzech osób boskich się tak obrazi na mnie, no bo jest taka zaniedbana. Próbując jakby odpowiedzieć na taką realną trudność, zrozumiałą dla mnie yy, trudność, która pojawia się w głowie iluś osób, nie nawiążę do, do badań, które yy, dawno temu wpadły mi, wpadły mi w ręce i które zostały mi jakoś w głowie: to znaczy, tego jak większość, nie wszyscy, jak większość wierzących przypisuje cechy stereotypowo męskie i kobiece Bogu Ojcu Jezusowi. Yy, otóż Większość, nie wszyscy, większość osób będzie Bogu Ojcu przypisywała cechy charakterystyczne dla mężczyzny, tych, tego stereotypowego mężczyzny, czyli Bóg Ojciec będzie stanowczy, sprawiedliwy, potężny, niekiedy surowy. Jezus będzie tym, który ma te stereotypowe cechy kobiece, czyli jest łagodny, cierpliwy, empatyczny, miłosierny, przebaczający. Mamy inny obraz Ojca Matki Ziemskiego w głowie, inny, inny obraz kobiety i mężczyzny, każdy z nas. Ale mówię o ogólnej tendencji, ona została mi w głowie, bo tak pomyślałem o sobie, czy coś z tego jest we mnie? No tak, coś z tego jest w moim pomyśleniu o Bogu Ojcu i Jezusie. Dobrze, niby wiem, że to jest jeden Bóg, to nie będzie czegoś innego o Ojcu i o Jezusie i o Duchu Świętym. To jest jeden Bóg. Więc chciałbym patrzeć na Boga w Trójcy z tym, co Kościół mi daje, proponuje, z taką tajemnicą, prawdą, która jest taka trudna do uchwycenia. No, wiem, że o Ojcu wiem tyle, ile wiem o Jezusie, no bo przez Niego jestem w stanie Boga poznawać, bo to jest ta osoba, która, ta osoba boska wcielona. Jezus, który nam pokazuje Ojca i którego duch jest, jest z nami. Chce znać jedno, jednego Boga, który jest prawdziwy w tej całej rozpiętości doświadczeń, jakie my mamy i jak Boga widzimy. Natomiast w tym, Chciałbym zwolnić takie osoby, które mają jakieś poczucie niepokoju czy winy, że to się tak bardziej przechyla, że ja tak wolę się zwrócić do Jezusa, na przykład. Albo, albo to jest takie naturalne dla mnie, żeby modlić się do Ducha Świętego, bo tak, tak się dzieje w naszej wspólnocie, załóżmy. Żeby zwolnić z jakiegoś takiego niepokoju, to może być tak, to jest, to jest jeden Bóg, więc korzystajmy z tego, co będzie dla nas jakoś naturalne. Pamiętając o tym, że to jest Bóg w trójcy, ale naprawdę nic złego się nie stanie, jeśli ktoś będzie w swojej modlitwie bardzo na przykład nastawiony na Jezusa. I to, I to zwracam się do Jezusa. W moim wyobrażeniu to z Nim rozmawiam, to z Nim jestem, Jego przede wszystkim słucham. To jest jeden Bóg. I oczywiście chcemy mieć możliwie jak najszerszy kąt widzenia na tego Boga, bo On zawsze przekracza to, co jest mi znane. Natomiast zarazem w tym wszystkim chyba trzeba pozwolić sobie na to, co będzie taką naturalną elastycznością i tym, co podpowiada mi moja osobista pobożność. Jeśli dla ciebie naturalnym jest przychodzenie do Boga, Boga Ojca, jeśli by już to tak rozdzielać w tych trzech osobach, to pozostań tym przede wszystkim i w tym wzrastaj. Być może jest coś do odkrycia, w pozostałych osobach Trójcy Świętej, ale pozostań w tym, co dla Ciebie jest naturalne, bez niepotrzebnego poczucia winy, tak, żeby szukać, a jaki Bóg jest prawdziwy, bo w każdej z, ty z tych osób jest wszystko. I najważniejsze będzie to, że ja chcę szukać Boga prawdziwego, takiego, który jest, nie jest przykrawany do moich wyobrażeń, ale który na pewno te moje wyobrażenia przekracza. No, chcę sobie samemu też w tym pomagać, stając przed Bogiem prawdziwy, a ja będę miał jakieś wyobrażenia, jakieś preferencje, jakieś tendencje, i taki prawdziwy na pewno chcę rozpoczynać tą drogę modlitwy. Być może ten że Bóg pokaże mi coś, czego jeszcze nie widziałem. Być może Duch Święty poprowadzi mnie do ojca, a ojciec pokaże mi swojego syna, a syn wskaże na swojego ojca. To być może się bardzo naturalnie będzie działo, ale to jest jeden Bóg, do którego przychodzimy. To jest ten Bóg, który chce nam siebie pokazywać. Obyśmy byli ciekawi. No to jest tak cały czas ważne i to pewnie przebija się nie jako główny temat tych kolejnych treści, które proponuję, ale które jest pewnie z tyłu głowy. Bądź ciekawy, jaki jest Bóg, i bądź ciekawy, jak to wpływa na moje życie. Jak jesteś ciekawy, to Pan Bóg będzie znajdował sposoby, metody, drogi. Żeby dotrzeć do Ciebie, żeby dotrzeć do twojego serca i żeby okazywało się, a dzięki niemu widzę więcej, widzę więcej, widzę więcej. Nie ma dnia, kiedy bym czegoś nie odkrywał. No bo pewnie jeśli jesteśmy z nim w kontakcie, każdego dnia więcej czy mniej jesteśmy w stanie zobaczyć, żeby zrozumieć, kim jest Bóg, kim jestem ja jaki w jego oczach jest ten świat, w którym żyję i do czego On mnie prowadzi. Jakim jest ten świat, w którym będę miał być na wieczność.